Witam was tutaj, cześć, witam i znasz. Zapraszam was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4. Teraz, co ja mówię? Jeszcze raz. Witam was tutaj, cześć, witam Avizonosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Avizonosz. Pozabrałem nowe tutorial w drodze do placu Avizona. Zacząłem się niepoprawnie, nie bez powodu, można byłoby się spodziewać, ponieważ boli mi gardło, samochody. Nie ma jak to wspaniały nauczyciel historii, który przychodzi do szkoły chody, co jeszcze jest dyrektorem, przychodzi do szkoły chody i zaraża mnie akurat. Jest takie wspaniałe. Dobra, ale mniejsza z tym. Jedziemy sobie dzisiaj z Metro Stadion do, dokładnie nie wiem. Nie pamiętam jak ta stacja się nazywa. To jest koniec bulwaru ogólnie, za Mostem Gdańskim, więc troszeczkę dalej. Dzisiaj muzyka, którą słyszycie tutaj, jest trochę bardziej spokojna niż zazwyczaj, czyli nie jest żadne Mars Radio, ani City Radio, ani żadne inne Relaxation Station. Żadne Wally to też nie jest dzisiaj. Dzisiaj puściłem sobie wyjątkowo, tak bardziej do wyluzowania się po dzisiejszym dniu szkoły, radio, które się nazywa Classic Radio. Tak, bardzo rzadko go puszczam na kanale, może dzisiaj będę nagrywać City Skylines na jutro. O, dzisiaj będę nagrywać scenariusz. Okej, okay, tak czy siak, może puszczę właśnie to radyjko. I tak, dzisiejszy odcinek, nie mam małego pojęcia, w której godzinie się pojawi, więc z góry przepraszam za tą godzinę. Ale nowy cykl internetowy zaczyna mi się dopiero jutro, więc zobaczymy. No i tak, jedziemy sobie spod stadionu narodowego. Już przed chwilą widzieliśmy stację właśnie PKP Stadion. I tak, widzimy most, most Świętokrzyski. Będziemy sobie przejeżdżać mostem Świętokrzyskim na drugą stronę Wisły, tak w skrócie rzecz ujmując. No i tak, co tu dużo mówić, mamy tutaj skrzyżowanie. To jest jedyne skrzyżowanie takie większe, które będziemy mieć dzisiaj na drodze, ze światłami, gdzie się stoi faktycznie. No i tak, ogólnie cała trasa jest cały czas ścieżką rowerową, asfaltową, więc jest cały czas przejrzana. Może prawie cały czas, na bulwarach będzie trochę mniej asfaltowej, ale i tak jest cały czas bardzo przyjemnie. No i tak, tutaj sobie stoimy chwilę na światłach, standardowe życie jest wspaniałe. Kurde, ale mega to boli. A jak ja dzisiejszy odcinek będę chciał nagrać, to normalnie mi wszystko wysiądzie. To nie był dobry pomysł dzisiaj nagrywanie tego odcinka. Tych dwóch odcinków. Ale z dobrej wiadomości mam na przykład to, że wiem już na pewno ten odcinek z City Skylines PlayStation 4. Wiem, pojawi się, nie wiem jeszcze kiedy się pojawi na pewno. Bo może w weekend się pojawi live'ik, bo będę mieć szybki internet. Ale mam już narysowany węzeł, jaki będę chciał zbudować, jeżeli mi się uda. Ale to tak zobaczymy. Ten węzeł przy zjeździe z autostrady. No dobrze, no i sobie jedziemy tutaj, wjeżdżamy na most. Na most na Świętokrzyski, zaraz będziecie widzieć Wisłę. A ja pozostawiam was chwilę z muzyczką. Zwolniło i zaraz się dowiemy o co chodzi i co i jak, w ogóle nie wiadomo co z czym się je i co z czym się pali. No i tak, mamy tutaj nasz most, który, co dużo mówić, o nim dużo mówiłem w poprzednim odcinku z tej krótkiej serii. Ten most nie jest jeden z nowszych mostów, z tego co mi się wydaje. On tutaj był chyba kiedyś most wojskowy po prostu zbudowany. No i teraz jestem tutaj pylonowy, można ładnie przejechać. Ścieżki rowerowe też nie były od początku tego mostu, ale odkąd są, to o wiele ułatwiają przejazd z jednej strony na drugą stronę. Już nie mówiąc o tym, że trochę, że pod tym mostem jest metro, metro warszawskie od stacji Centrum Nauki Kopernik do stacji metro Stadion Narodowy, więc taki oto krótki kawaleczek. Dzisiejszy odcinek chwilę trwa, bo ja tam miałem sprawdzić w ogóle i co i jak i sobie tutaj jedziemy, więc no tak, dobra, moje gardło się czuje wspaniale, wszystko jest czadowe i w ogóle to tak, trochę mnie zamordowało, bo teraz muszę myśleć co zrobić.
Dobra, już mnie trochę wtrącało. Zaraz będę musiał zrobić cięcie, bo jest obiad. Natomiast tutaj mamy zjazd z mostu. Trochę to nie jest najbardziej przemyślany zjazd, bo tutaj jest chwilowa ta ścieżka rowerowa, ponieważ tutaj były są budowane. A są długo budowane, bo tutaj jest zejście do metra warszawskiego. I tutaj wjeżdżamy na bulwary. Bulwary to jest miejsce szczególne w tej serii Avisenet poza prawem, ponieważ tu się pojawił pierwszy odcinek z serii jeszcze Warszawa Miasta, które znam na Vetturido. Teraz to wszystko już jest Avisenet poza prawem. No i właśnie na bulwarach został pierwszy odcinek nagrany nielegalnie, ale bo rower nie był pożyczony na mnie, nie wiem na kogo, znalazłem po prostu luźny, ale odcinek został nagrany, więc było całkiem fajnie. Dobrze, wracając, wróciłem. Coraz gorzej się czuję, mam coraz większy gardło, normalnie się robi coraz zabawniej. No, jak to mówię, w bólu, bo mi gardło zaczyna coraz bardziej boleć. Może i dobrze, może w końcu zabrać jak ten. Dobra, zresztą nieważne. Po chwilę przejechaliśmy pod Centrum Nauki Kopernik. Obok widzimy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które się przeniosło z centrum, natomiast jest chwilowo tutaj na bulwarach, bo tam się budują nowe budynki. Nawet troszeczkę tych nowych budynków. A tak sobie włączę muzyczkę, aby coś tam słyszeć, co wy słyszycie. I tak, tutaj widzimy barki z boku. I żeby wam nie uległo złudzeniom, bo kiedyś, to już dawno temu, jak były jeszcze zimy takie porządne, gdzie były później po tych zimach powodzie w Warszawie, od Wisły, to poziom wody się naprawdę podnosił i bulwary były całe zalane. To jeszcze stare, te betonowe. Ja pamiętam jeszcze właśnie, jak sobie chodziłem i było naprawdę no dosyć duże ryzyko, że się wyleje na tutaj auto drogi po w pobliżu. Już nie mówiąc o tym, jak na Białęcy mieszkałem, to tam były prawdziwe. Ale chodzi o to, że tutaj widzieliśmy przy tym parę tych restauracji. W ogóle jest fajnie, bo cały czas są jakieś zielone rzeczy i w ogóle jest ta ścieżka rowerowa ładnie oddzielona nad pasażerów pieszych. I te barki tutaj, co widzicie, to one nie są tak, że jak będzie powódź, to one się utopią, one są na balach. I to, że one są trochę podniesione od powierzchni ziemi, to znaczy, że to jest po to, pod spodem się zbyta powietrze i działają dokładnie jak łódki, czyli jeżeli by zaczęło, że zaczęło być woda w pobliżu ich i zaczęłoby być powyżej ich, to nie będzie powyżej, ponieważ one zaczną pływać. Także jest to przewidziane i jeżeli by się coś działo, to wszystko powinno przetrwać. Wiadomo, wszystko i tak ucierpi, bo to jest akurat powiedzione, ale nie powinno być aż tak chemiczne, teraz nie mam być tak, ale a już myślałem. Dobrze, dobra, tak, dojeżdżamy sobie tutaj do mostu tego przy Starym Mieście. Tutaj w ogóle przed chwilą była ta, ja to bardzo wszystkim mówię, jak tutaj przyjeżdżam obok tego miejsca, że tutaj kiedyś będzie most dla pieszych na drugą stronę na Pragę, ale póki co nawet muszą być jakieś bulwary przy Pradze, ale tam na razie jeszcze nic jako takiego nie ma, więc na razie nic jeszcze nie zobaczymy, przynajmniej tak sądzę. Dobrze, no i tak, tutaj sobie jedziemy, ładnie zsuniemy, co tutaj robić. No i tak, a to mam tragiczny. Naprawdę nie polecam. Przynajmniej w moim wieku, jak macie już 16 lub więcej lat, to hodowanie nie jest takie przyjemne, bo wcześniej jak byłem młody, jeszcze było coś takiego, że jakbym nawet chodził, miałem kata, to wszystko, to mnie nic nie bolało, żadne gardło, nic. Tylko mi kata, gdzie teraz jeszcze mam taki płynny. Ja teraz pójdę tutaj po są, jakby ktoś się zastanawia, tutaj są leżaki takie pod tym. O, teraz tam. Dobra, wracając. O, tutaj mam obkręcić kamerę nawet, nie wiem po co. Tutaj są różne barki też na wodzie. Z tym, że te barki na wodzie to już co innego. I tutaj jest taki piernochron, o, to sobie coś widzieliście. To jest takie zrobione ze starych statków. Ze starych statków, które były kiedyś w tych stoczniach porozbierane. I to jest taki punkt widokowy, który można wejść. Jest trochę ponad tam wysoko przy tych właśnie bulwarów. I można sobie poglądać. Ogólnie też na odległości tej całości tego wszystkiego tutaj co mamy. Są co jakiś czas, co chwilę leżaki, które są te takie właśnie ten nowy hit, tu się pojawiły tam takie składane, ładne i one co jakiś czas można znaleźć i położyć. No i tak, są też duże takie leżaki, są takie wielkie leżaki, te właśnie też są takie składane i co jakiś czas są przejścia na wewnętrzne ulicy, więc jest całkiem przyjaźnie. I tak, widzę już tutaj, że się nam kończy powoli nasza ścieżka. Tak, bo wyjechaliśmy właśnie na asfalt.
I tutaj w tą stronę, to jest ta ostatnia parka, jaka tutaj została zrobiona, restauracja. Tutaj w tym kierunku ma pewnie kiedyś pójdą te bulwary, no bo to jest też dosyć blisko centrum, ale chwilowo tutaj nawet ta część nie wygląda tak źle. Jest całkiem ładnie to przyjaźnie zrobione, a my jedziemy sobie ścieżką tutaj na górę, jest zakręt i bierzemy pod górkę. Ogólnie na dzisiejszym odcinku to jest 18,9 km na średnia prędkość, bo nie było żadnych świateł, więc jest całkiem przyjaźnie. Pamiętaj wody. Znaczy, to jest piątek, więc mam nadzieję, że mi się uda. Już go. I co najważniejsze, ja chcę dzisiaj jeszcze nagrać odcinek. Dobrze, że już żadnych innych odcinków nie będę musiał przez najbliższy jakiś tam czas nagrywać. Przynajmniej tyle. No, włączam play tutaj. To wyciszę. I powiedzmy, że idziemy. Dobrze, no i tak, jadąc jeszcze dalej, przed nami jest most Gdański, z tego co pamiętam. Tak, to jest most Gdański, a tutaj są różne małe uliczki, które się zjeżdżają. Obok był fan multimedialny, w ten fontanny, park fontan multimedialnych. Co tydzień w weekend, nie pamiętam czy w sobotę i niedzielę, jest w fontannie pokazywane te filmy, różne filmy dla serii, takie różne zabawy, więc naprawdę polecam i całkiem fajnie wygląda. Ogólnie też jest przyjemnie, tutaj się chodzi nawet, się jeździ. Z racji Betulilo są mniej więcej równie jedynie poustalane. I są też te toitoje, w miarę równie jedynie. I tak, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim, to jest to, że... gdzie już ten komputer przyciął. Że na nawigacji pokazało mi, że będę 21 minut to zrobię. Mi się oczywiście udało to zrobić wcześniej, bo 21 minut ten zapłacił już złotówkę. Mam tam 30 zł, bo to jest duży dostawiam darmowo, ale tak czy siak jakoś mi to bardzo nie kusi, ojej. Bo zaczynam się to składać powoli. Dobrze, przed nami jest most Gdański. I tutaj ogólnie jest cały czas nasza ścieżka towarowa. Asfaltowa. Dobra, no i tutaj sobie dojeżdżajmy. Tutaj na tym moście pod spodem jest taka ciekawostka. Na górze jadą samochody, później pod tym jeżdżą tramwaje i później trochę dalej za tym mostem, nie wiem, 2, 3, 4 metry jest most kolejowy. To jest jeden właśnie z ważniejszych mostów kolejowych. Tutaj są łączniki. Tutaj póki co nie jest jako tak bardzo używany, ponieważ został zamknięty jeden z przejazdów w Śródmieściu, znaczy na Woli, bo jest przebudowywane różne części no tutaj tej dzielnicy. I tutaj ogólnie powiem wam, że jeszcze ani razu nie jechałem tutaj, zaraz zobaczycie, odbiję bok tutaj gdzieś. O, tutaj. Tędy jeszcze ani razu nie jechałem, nie ma ścieżki jako takiej dopadowej. Tam znaczy ciągnie się z boku, obok drogi, ale stwierdzimy, że może będzie coś ciekawego jeszcze innego puścić. I tutaj są ładne drzewka, tutaj jest wał, to jest oczywiście wał. Z boku jest Wisła. I całkiem przyjemnie można sobie się pokręcić. Dobrze, wracając już do tego, żebym tutaj wam coś pogadał, bo mi garbo osiada, ale... Może w dzisiejszym odcinku może będę trochę mniej mało mówny. Chociaż mam nadzieję, że tak jest, tak by nie... Zaczyna mi się chodzić czoła. No właśnie, film o tym, jak się to złożył, a wizonosz. O ta. Nie, tak ma nie wyglądać. Dobrze, no i tak, tutaj sobie jedziemy. Już powoli dojeżdżamy do naszego finału. Chociaż nie, jeszcze trochę jest. No a co, ogólnie w dzisiejszym odcinku przemyślałem około 5 km, co jest dużym, jak na mnie, wysiłkiem. A cały film trwa niecałe 16 minut, więc to jest ładny wynik, jak na taką długość. Całe 16 minut, bo 2 sekundy by zabrakło. No i tutaj się można naprawdę przyjemnie chodzić. Tu co jest przyjemne, to po pierwsze są drzewka i jest mało ludzi, więc jakby nie ma tego bydła, tłumów, bo nie wiadomo co jeszcze dalej i więcej, więc jest całkiem przyjemnie. Ogólnie co jakiś czas, tak jeszcze zmieniając temat, tutaj przy właśnie są takie betonowe słupki, to na długości całej Wisły, wzdłuż całej Warszawy,
Znaczy nie wiem, może po zawarzeniu również. Są słupki z informacjami co, gdzie, w którym kierunku trzeba iść, czy na przykład gdzie kierować się do środka w mieście, czy na przykład gdzie jest park fontan i takie różne. To tutaj są takie betonowe szlaki i pokazują mniej więcej jeszcze te trasy. Więc całkiem fajnie. I tutaj już skręcamy, jedziemy do naszej ścieżki asfaltowej, rowerowej. Tutaj mam odcinek relaksujący, abyście odpoczęli już przed tym piątkiem, puszczę z tą muzyką. Dobra, dojeżdżamy do stacji i ja już będę się tutaj za mnie żegnać, bo trochę przysnałem teraz. Dobra, pomyśl mnie zastanę. Dobrze, dojechaliśmy do stacji. Także ja zresztą dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, możecie zrobić w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!